Halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. No już, kurde, 103. Witam. Mamy dzisiaj który? Siódmy? Siódmy marzec. Godzina 5:00. Droga S8. Droga S8, tu się wyostrz, o, drogę zapomnij. Droga S8 i pędzimy na Wałbrzych. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku, załadowałem w piątek tylko 4 palety. Na Cersanicie opoczno, więc resztę będziemy doładowywać w Wałbrzychu. I jest to załadunek na Kortik i Gent w Belgii. No jest trochę roboty, bo pierwszy będę rzucał Kortik i licząc z Wałbrzychem to zostało 1408 km w mojej drodze, 7. Tak właśnie. Ej, wiecie co, tak jadąc i patrząc na ceny paliw na stacjach i na to, co się dzieje, no to no nie będzie dobrze, wiecie? Nie będzie dobrze, bo no nie rozumiem, że tak powiem, no nie rozumiem tego, dlaczego kurde tak idą te wszystkie ceny paliw w górę, bo co? Limity wprowadzone w Polsce, a firmy nie mogą zatankować pełnych zbiorników do ciężarówki tylko po 450 litrów, tak jak u mnie w miejscowości na Orlenie limit wprowadzili. No teraz weź człowieku, wyjedź gdzieś za granicę. No to co, no to za granicą tankować, jak ja mam kotły 1300 litrów prawie, 1280? To dobrze, że u nas na bazie jest. No i szefu mówi, że no cieszyć się, że w ogóle przywieźli paliwo. No podobno miało paliwa nigdy nie braknąć w Polsce. A za chwilę słyszę w wiadomościach, że Polacy kurna cysternami wożą paliwo dla Ukraińców, no. No to dla nas ma braknąć, a komuś rozdawać? Po 7 zł diesel. A w skrzynce na listy znajduje ulotkę. Ile to Polak kurwa nie zyska na polskim ładzie? Nowym ładzie. Wyliczenia śmieszne, kuźwa. Ile to pieniędzy rocznie zostanie w kieszeni? Nie jest, panowie i panie, dobrze. Jest lipa. Teraz paliwo po 7 zł. Ciekawe, za ile będą teraz reszta produktów. Przecież wszystko jest na transporcie związane. Wszystko trzeba dowieźć. Każdy jeden element każdego jednego produktu to jest oparty na transporcie. Powstał dzięki transportowi, bo trzeba było przywieźć produkty do produkcji. Nie wiem, chleba, mąki też tak samo. No cóż, no. Zboże trzeba było przywieźć. Zebrać. Zmielić. Wywieźć. Przywieźć do sklepu. Przecież to ludzie na plecach nie przynoszą, tylko kurna samochody przywożą. Polski w dupę ład. Szkoda gadać. I tym oto pozytywnym akcentem rozpoczynamy kolejny właśnie odcinek. Ciekawie się zapowiada na tym świecie. Zobaczymy, co dalej wyjdzie. Ciul z tego, że są podwyżki w płac, jak te pieniądze w ogóle już nie mają odzwierciedlenia. Żeby coś, nie wiem, ludziom było trochę lepiej. Jak była bida, tak będzie dalej bida. Dobra, bo tu samego rana tak się nakręcić, no.
włączam Adaśka i oglądam krajóweczkę. Na razie, do później. No i cześć moi drodzy. Ja już jestem na Wałbrzychu. Pod rampę się podstawiłem. Długo nie musiałem czekać, raptem 10 minut od zarejestrowania. No, o, już pusty. Nasz kolega tu wywiózł te 4 moje palety. Tutaj jedna to jest taka lipna trochę. To zapoczyna chyba taka załadowana. No, no i dobra. Tu chłopak teraz pojechał po palety, żeby ładować, przywozić z mojego numeru transportu 21 palet. Tutaj 4T, 25 palet, 24 tony. No. No i co? No działamy. No i moi drodzy, ja już poładowane, ale byłem teraz tutaj, wyjechałem już z Sersanietu, no i zatrzymałem się na Lotosie, o, żeby zrobić jeszcze ostatnie zakupy, no i do samochodzika ku zmierzom, kurde gonim, o, Fafio stoi. Dajesz, dajesz. Co tu się porobiło? Coś zmywają po drogę chyba. Po jakiejś sztuczce. Pizdły się. Osobóweczka tam chyba z DHL-em się gwizła. No ale dobra, my jedziemy dalej. I co to się stało, że ja taką drogą jadę? Nie autostradą. A no co się stało? No wypadek się stał. No. Wyjechałem z trójką, kurde, do A4, a tu A4 cała w stronę z Gorzelca stoi. Jakiś wypadek był i dupa. No to zamiast na A4 to pojechałem dalej, no zjechałem na starą czwórkę, 94. No i jedziemy, no. Jeszcze zaraz sobie tutaj taki plan mam, żeby sobie pół godziny dokręcić pauzy. W międzyczasie kupić jakieś euracze. Euro jakieś muszę sobie kupić. Bo nie mam już. A jakieś toalety, prysznice, te sprawy by trzeba byłoby za coś mieć płacić. Zostało mi tylko 2,50 euro. Tak więc jedziemy starą dwójką tu do Krzywej, dojedziemy i no na Krzywej tam się zatrzymamy, pójdę do kantoru, sobie kupię tam, nie wiem, może z 50 euro, może ze 30, na 30 wystarczy, nie przewiduję jakichś tam większych płatności i zakupów, wszystko mam. Znowu za dużo wziąłem jedzenia. Chociaż w tym tygodniu bardzo tam nie dołożyłem teraz tam ostatnie zakupki, no ale to zakupki to były typu tam takie pomidorki koktajlowe, jakieś ogóreczek, jakieś rzodkieweczka, sałateczka, te sprawy takie troszeczkę fit, no i tortilkę, bo to tortilek nie miałem. A mam mięso kebabowe, więc będą tortille jedzone. No, tak.
a na tą chwilę sobie lecimy. 1011 km zostało do pierwszego rozładunku, w którym, moi drodzy, 17... Dobrze mówię? Tak, 17 palet będę zrzucał. Czyli praktycznie całość ładunku. A w Gencie zostanie 8 na Gencie. No. I tak to właśnie się odbywa. Oj, kurde, tak sobie jechałem dzisiaj rano, jechałem, oglądałem Adaśka. Kurde, fajnie mi się go ogląda, bo on długie, fajne filmy wstawia tam ponad. Ten dzisiaj, wczorajszy, tak, w niedzielę wrzucił. Wieczorem, no to trwał godzinę 23 minuty. Raz w tygodniu popstawia, fajnie się ogląda. Bardzo lubię tego chłopa oglądać. Taki kurna w porządku gość. Jeśli, Adaśko, tu zajrzysz na mój kanał, to tam serdecznie Cię pozdrawiam. Tam od czasu do czasu się odezwę. Nawet teraz o przetwornicy Ci pisałem. Więc pozdrawiam Cię jeszcze raz. No i poznaj smak krajówki. Ja jeździłem po kraju. No akurat pod taką spedycją, że tam bardzo narzekać nie było, co tak w sumie. Zawsze się dziura w całym, zawsze się znajdzie, jak będzie człowiek szukał, tak? Ale no, tak jak kiedyś napisał jeden z moich tam widzów, że na kraju to się trochę więcej działo. A teraz to już ten kanał będzie trochę taki nudny. Bo kraj był nieprzewidywalny. Może i tak jest. Ale no niestety, jakby to ode mnie zależało, no to ja bym chętnie coś innego tu uskutecznił. I kto wie, może będę miał z panem Adamem więcej wspólnego, tylko z jego poprzednich filmów i z poprzedniej, mniejszej branży. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, co dalej tu życie nam przyniesie i jak się ta sytuacja na Ukrainie i u nas w kraju wynormuje, więc no zobaczymy, co będzie na... O Jezu, tu już widzę, kurde, stoją już. No ale wracając, nie będę tu zapeszał, nie będę nic mówił, bo to nic pewnego. Pojawiły się pewne opcje, pojawiły się pewne możliwości, plany. Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. A na tą chwilę pędzę dalej. O Jezu, to będzie, albo do krzywej, no to będzie tutaj troszeczkę piardykania. Jak będzie gdzieś kantor, to zjeżdżam, robię tak pół godziny, może się trochę coś rozjedzie. No, bo właśnie, bo tu muszę sobie zrobić pół godziny, żeby później jechać już ciągiem na 10 godzin. Już w Niemczech się nie zatrzymywać, tak? Tylko sobie tyle, ile będę w stanie to wyjechać, palnąć pauzę i spadamy dalej. No witam. Długo później. Moi drodzy, ja już jestem na parkingu na 38. Już po kolacji, po myju. No i cóż, no trzeba iść spać. W nocy wstaję, będę jechał. No kurde, 740 km zostało, wiecie? No i nie wiem, czy to kurde wyjdzie, czy nie wyjdzie. I czy jutro dojadę, zdążę dojechać, żeby, kurczę, rozładować przynajmniej jedno miejsce. No fajnie byłoby, kurde, zdjąć to jedno miejsce i w środę zdejmować drugie, załadować i jeszcze się odwrócić. No będę robił wszystko, żeby tutaj na tym, no... O drugiej w nocy startuję. Nie będę sobie tam dłużej leżał, tylko się po prostu zbieram i jadę. Żeby, kurde, przelecieć te w miarę... w
miarę zapalne miejsca. No a tą chwilę, no to idę, Alulusiu, i do zobaczenia jutro. A witam, Gdynia kolejnego, witam, witam. No, trochę się zmieniło. No nie w tym miejscu stałem. No tak. Zgadza się, nie w tym miejscu, bo teraz jestem na krótkiej pauzie, 45 minut, przed Dortmundem. No i poluję, kurde, od już prawie godziny czasu na stronie PGG, żeby kupić sobie groszek na przyszły rok, bo pojebało się już ludziom do reszty z cenami. Cena jako groszku na innych stronach 2000 zł bez mała. Bez złotówki, bez dwóch, bez trzech złotych 2000. Posrało ludzi totalnie z cenami. Do czego ten świat zmierza, nie mam bladozielonego pojęcia. Nie wiem, ile jeszcze tutaj ludzie to wytrzymają. Gaz w cholerę drogi, paliwo w cholerę drogie, prąd w cholerę drogi, opał w cholerę drogi. Nie wiem. Obudźmy się w końcu i otrząśnijmy się z kurzu, bo tak dalej być nie może, kurde. Gdzie jest UOKiK? Gdzie są wszystkie instytucje, kurde, które powinny dbać o konsumenta? Jak można z ceny 1000 zł wypieprzyć, czy tam 1200 wypieprzyć na 2000 z dnia na dzień? Nie mam pojęcia. Dobra, pierdu. Fakty transportowe teraz. Tyle jeszcze zostało. 369 do celu. 44,5 godziny już wyjechane. Pauza za 7 minut się kończy i pędzimy dalej. Dobra. Ja dalej poluję, może się uda upolować w końcu. A i limit jest 2 tony tylko, tak? Już nie można 4 sobie kupić. Nie, tylko 2 tony. I co ja ze z tymi 2 tonami zrobię? Dobra, do później. No i kochani, szlag jasny trafił dzisiejsze w ogóle szanse na dojazd i rozładunek chociaż jednego miejsca. No, urąbałem się w koreczku, kurde, na Zagłębiu. Nie ma szans. Żeby dojechać do 13 do Kortiku na rozładunek do Brikoplantu. No i wypadeczek jest. Wypadeczek. No, Dafik poszedł środkiem. Na środek poszedł. Może kółko? Nie, koło całe, opona cała. No nie wiem, co się stało i czemu to tak... Może drzymnął i poszedł? No nic, grunt, że się nikomu nic nie stało. A my dalej jedziemy. Już na 40, już w kierunku granicy jedziemy. Moi drodzy, już prawie Belgia, opuszczam terytorium Holandii. No i będziemy wjeżdżać, będę wjeżdżał do Belgii. Słucham sobie cały czas audiobooka, projekt Risen. Już 8 część słucham. Myślę, że w przyszłym tygodniu będą następne wypuszczone. Już, moi drodzy. W Belgii teraz by trzeba byłoby zjechać
zjechać, wpisać godzinę przekroczenia granicy, no i jechać dalej. No i moi drodzy, ja już jestem na parkingu, na czystym parkingu. O, to jest czysty parking w Belgii, Nazaret, z agentem. No, jeszcze mam tam niecałe 40 kilometrów do miejsca rozładunku, do pierwszego miejsca. Mam też załadunek. No, później ja po rozładunku muszę się cofnąć. muszę się cofnąć do Gentu. Z powrotem też do Bricoplanta, też do 13. Tam zrzucić drugie miejsce. No i jak zrzucę drugie miejsce, przepraszam, no to trzeba pędzić na załadunek, bo dostałem już od szefa załadunek. Załadunek mam w Kalo, tylko na innych havenach. Jakiś kurde coś w Big Bagach też będę ładował i z tym będę jechał do Łodzi, do Gewko. Do Łodzi, do Gewko. Może do piątku się dojedzie, rozładuję. A tak to tu widzicie. Jest godzina 18:12. No ja już tam swoje stoję, bo tam zakończyłem już. Oj kurde, po 13 parę minut. A to się już ogarnąłem. Kąpiel zażyta, kolacja zjedzona, odpoczęte, film obejrzany. No i cóż, no i tutaj mówię, teraz się coś tam trochę przejdę, zobaczymy co to i na co tutaj wszystko jest warte. W środę rano. O, tu Bricoplant. A ja sobie pędzę obczaić, gdzie to dokładnie jest brama wjazdowa, czy może czasem gdzieś indziej jest niż tam stoję na ulicy od tyłu, bo nie jest oznaczona. Ale to się wszystkiego dowiemy. A no tak, bo jestem już w Kortiku, jest po 6:00. No i pędzę. Aja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 j
No w sumie to już wracam do samochodu, obszedłem go całego i chyba... Chyba na pewno. Bardzo poprawnie powiedziane. Jest to tam, gdzie myślałem. Tędy przejdziemy tam do ulicy. No i będziemy zrzucać. O, tutaj fafidło stoi. Tu jest brama. Nie oznaczona nic. No i muszę czekać, aż otworzą. Aż otworzą bramę. Tak trochę tu na drogę muszę wyjść. No dobra, w sumie no to jeszcze zostało 40 minut, żeby poczekać. I myślę, że się brama ta tu po prawej otworzy. No i moi drodzy, pierwsze miejsce zdjęte. Ekspresowe tempo. Wybiła godzina 8, ja już no 9 km mi zostało do Gentu, do drugiego Bricoplanta. Zdjąć raz, dwa, tam kurde 30 minut, 25 dokładnie. Przepraszam, ze wszystkim, z otworzeniem boku, po zdejmowaniem pasów, rozładunek. Takie miejsca się chwali. Mam nadzieję, że tutaj też pójdzie bezproblemowo, że już kto tam miał się rozładować, to się rozładował.
zdejmę drugie i spadam. No ja z tego miejsca chciałbym się z wami pożegnać w tym odcinku, już by było na tyle. Zaprosić na kolejne, kto nowy i chce zostać dłużej, to niech zasubskrybuje kanał, zostawi coś tam od siebie. No i cóż, no, trzymajcie się, cześć i do następnego.